Witajcie drodzy widzowie, jestem Michał Wolfram. Tak niepotrzebnie się przedstawiam po raz kolejny. A to jest coś nietypowego, co jest swego rodzaju testem, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy nagrywam dla Was na Macu Minecrafta na modach. Tak. To jest serwer, na którym do tej pory byliśmy. Może nie wszystko Wam pokazałem jeszcze, ale mniej więcej powinniście to już wszystko kojarzyć. To jest moja maszynownia, czyli maszynownia, zbrojownia, magazynek, skarbonka. Jak kto woli, to to może nazywać. Tutaj jest wyjście. Tak naprawdę niewiele się tutaj pozmieniało. No, może odrobinkę, dobudowałem sobie takie mieszkanko na palach. Ale to już temat na kolejny odcinek, bo to jest taki tylko szybki special. Mianowicie chciałem Wam pokazać, że dograłem mody na serwer. Modów jest kilka, ale najlepszy z nich, znaczy najlepszy, najbardziej nietypowy i awangardowy jest ten, dzięki któremu wybudowałem sobie własną miniaturkę budziniaczych wież. Bardzo mi się ona podoba i trochę pracowałem nad jej wybudowaniem. Mianowicie ten mod się nazywa Chisel and Beats Mod. Może przekręcam odrobinkę, bo nie jestem aż taki fluent in English. Natomiast ten mod polega na tym, że każdy z klocków minecraftowych, znaczy tych stokowych, na pewno, znaczy zdecydowana większość tych stokowych klocków minecraftowych, nie wiem jak z tymi, które są dodane przez mody, nie zdecydowałem tego jeszcze, jest możliwy do jak gdyby rozbicia, jak widzicie tutaj na wiele takich kawałeczków. No po prostu jakby pojedyncze takie no, bity, tak to są nazwane. I dzięki temu jesteśmy potem w stanie te bity układać. Zademonstruję Wam na przykładzie... Nie wiem co zrobię. Zademonstruję Wam na przykładzie klocka, który już rozczęściłem. To jest zwykły stone, wyobraźcie sobie. I dzięki temu można ten stone jakby posiekać na drobne kawałeczki. Ja go użyłem właśnie do tego, żeby wydobywać z niego te kosteczki i z tych kosteczek budować miniatury bliźniaczych wież. Zobaczcie, to nie wygląda. Jesteśmy w stanie sobie tak układać potem. To jest dosyć pracochłonne, ale dopiero teraz odkryłem, że ten mod posiada po naciśnięciu Alta takie menu, które pozwala wybrać, co chcemy wybudować. To jest po prostu bajeranckie i mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jak widzicie, odwykłem sobie też tutaj takie jakby fragmenciki. Takie, no taki jakby coś tu, jakby takiego portalu, coś w nie jestem architektem, nie wypowiem się na ten temat, czym to dokładnie jest. Natomiast spodobało mi się to bardzo i dzięki temu, że mi się spodobało, to widzicie, że coś tutaj mogę sobie pobudować. Tak, budowałem to na początku tam przy wejściu. W tym holu tutaj, w tym miejscu i podskakiwałem sobie tutaj na ten klocek, tutaj budowałem tę wieżę. Natomiast potem przeniosłem się z budową wież do skarbonki, a postawiłem je już finalnie tutaj i wypełniłem to dodatkowo trawą i tutaj też taki klocek zrobiłem z jakby takim elementem dekoracyjnym. Co jest fajne, potem możemy to sobie wszystko za pomocą kilofa przenieść na takie elementy, które możemy potem kłaść. Bo to jest gotowy element, który możemy potem położyć odpowiednio. Dobrze, ale to nie jest to nie jest naprawdę ten mod nie jest takim najważniejszym elementem tego odcinka, tylko chciałem po prostu pokazać Wam, jak działa performance Minecrafta na modach, na moim serwerze. Mam nadzieję, że nie będzie to Wam taki performance. Nie będzie Wam no, utrudniał odbioru. Trochę są klateczki. Nie wiem, wyłączyłem jedną maszynę wirtualną, ale znaczy dla mnie to nie jest aż takie problematyczne. W OBS-ie mamy klatek 55, 18, 17, jak jest 10 klatek na sekundę? Przecież nie ma 10 klatek na sekundę. No zobaczę. Znaczy ja wymuszam, żeby było 60. Klatek. Nie wiem,
Moim celem jest tutaj doprowadzenie, żeby był jak najlepszy odbiór treści. Nie wiem, jak to nie działo. Natomiast mi ten Minecraft na modach sprawia bardzo dużą satysfakcję. Musiałem zmienić silnik. Jak pamiętacie, na samym początku tej serii, nie wiem, czy już wtedy miałem Minecrafta na w sensie z pluginami. Myślę, że tak. To był Spigot. To był Spigot. Był już dostępny do logowania. Natomiast teraz byłem zmuszony zmienić wersję na wersję Forge, żeby działały mody. Jak, nie wiem, czy pamiętacie, ale we wcześniejszych wersjach Minecrafta było coś takiego, że była możliwość uruchamiania modów i pluginów na jednym serwerze. Najpierw obsługiwał to silnik MCPC, potem silnik MCPC+. Najpierw, jak chodzi o MCPC, to każdy z modów musiał być portowany, żeby wspierał MCPC. Natomiast potem powstało coś takiego jak MCPC+, dzięki czemu była możliwość uruchamiania każdego moda Forge'owskiego i pluginów z Bookita. Potem pojawił się silnik Cauldron i Cauldron miał możliwość właśnie tak samo jak MCPC+, uruchamiania modów i pluginów. A potem Cauldron został opuszczony, nie wiem dlaczego. Nie wgłębiałem się w to, ale niestety nie mogłem Cauldrona uruchomić na 1.12.1. I teraz powstał coś takiego jak Sponge, czyli mod forge'owski, który pozwala uruchamiać taką namiastkę pluginów, niestety nie bookitowych, tylko takich sponge'owych oficjalnych, które umożliwiają po prostu część funkcjonalności tych pluginów bookitowych. I zostało to właśnie napisane przez programistów, którzy właśnie są fanami Sponge'a. I dzięki temu jesteśmy w stanie na serwerze Forge'a uruchamiać pluginy Bookita. Znaczy coś w stylu pluginów Bookita, to nie są tak do końca pluginy Bookita. Więc w tej chwili taka jest konfiguracja serwera. Mamy Sponge'a, mamy Forge'a 1.12.1. Jest paczka modów, którą ja tak na razie na szybko zrobiłem, ale jak widzę, ona działa bardzo fajnie, płynnie, mamy mechanizm. Teraz wam pokażę, ile jest tutaj itemów nowych. Znaczy z modów mamy na pewno mechanizma, mamy ten Chisel and Beats mode, mamy Steve Cartsa Reborna. Niestety nie byłem w stanie skombinować Traincrafta. Zobaczymy, czy będzie coś takiego, że mi się go uda skombinować. Na razie nie jestem jeszcze pewien, czy mi się uda go skombinować, czy nie. Nie dograłem jeszcze moda na komputer, bo to naprawdę był wielki test, czy się to uda. I dograłem Tinker's Construct na lepsze narzędzia. Zobaczymy, jak to będzie działo. Świat na razie został ten sam, który był. Nie zamierzam go zmieniać, bo mam do niego sentyment. Jak z Deutschem budowaliśmy tunel i tak dalej. I było to dla mnie naprawdę fajną sprawą. Natomiast będę robił coś takiego jak Dimensions. Czyli wymiary. Zrobimy coś takiego, że będzie odrębny świat na surowce, odrębny świat tutaj, jak mamy ten nasz stary świat z diamentami, tylko jakby jako najlepszymi surowcami. Natomiast w innych światach będą się generowały inne surowce, te z modów, które są potrzebne. Na przykład do budowy jakichś maszyn, czy na przykład do Tinker's Constructa. To jest potrzebne, a to się nie generuje na zwykłym Minecraftie. Dobrze, mam nadzieję, że troszeczkę wam pokazałem z tego, co się pozmieniało. Aha, tutaj są jeszcze dwie sypialnie. To jest moja sypialnia osobista, tutaj jest jeszcze druga sypialnia. Czy na razie bez łóżka, bo nie miałem potrzeby tam stawiania łóżka, ale to zaprojektowałem jako sypialnię. Chciałem wam jeszcze pokazać farmę, którą zrobiłem na dole. W ogóle trzeba będzie tutaj zrobić jakiś rodzaj windy. Nie chcę robić tej windy z Open Blocksa, bo wydaje mi się trochę cienka, bo działa tak naprawdę tylko na zasadzie teleportacji, a nie na zasadzie faktycznej jazdy. Nie przypomina windy za bardzo. Natomiast chciałbym tutaj zrobić jakąś taką w miarę fajną, ładną graficznie windę. Niestety mój ulubiony plugin, znaczy plugin, mod Minecraft Dynamics Elevators Mode nie jest już wspierany na tą wersję, zatrzymał się na wersji 1.1. Tutaj jest kolej, ona tam sobie jedzie do kopalni i tak naprawdę nic tam więcej nie ma. Jeszcze ma takie rozwidlenie pomiędzy kopalnią a Janusza. U Janusza już byliśmy, więc nie ma sensu wam tego znowu pokazywać. Chciałem wam jeszcze pokazać tylko moją farmę, którą mi się... W ogóle tutaj przeszło to gruntowną modernizację, zamieniłem wszystkie ory na ścianach
na Clearstone'a. Podoba mi się ten pomysł. Może, może zmienię tutaj jeszcze coś w tym pionie, żeby zrobić te bloczki z tego chisel mode'a. Zobaczymy. Zmieniłem, widzicie, narzędzia na żelazne, bo mi się diamenty powoli kończą. Ubolewam nad tym. Natomiast to jest moja szerokopasmowa farma. Tutaj też pozmieniłem wszystkie surowce, teraz jestem tego bardzo dumny, tutaj jest awczarnia w farmie, żebym mógł sobie awczyć podczas gdy farma tworzy zboże, które potem przerabiam na chleb. Jak powstała ta farma? Pamiętacie, że na początku moja farma wyglądała, nie wiem czy wam w ogóle farmę pokazywałem, ale myślę, że tak. Polegało ono na tym, że było, była woda, był rząd jakby tej ziemi, tego dyrtu i potem znowu woda. I myślałem, że to jest optymalne, jeszcze u dołu była woda. A potem przeczytałem, że najoptymalniejsza farma to jest taka, gdzie jest woda i ona potrafi dwie kratki, nawet cztery kratki potrafi zasilić. Podobno od niej. Więc wymyśliłem, że jest woda i są cztery kratki, woda i cztery kratki, woda i cztery kratki. To znaczy nawet mógłbym zrobić tutaj, może bym nawet mógł zrobić 8 kratek, no bo jak potrafi 8, znaczy jak potrafi 4, to z tej strony byłoby 4 i z tej 4. Natomiast ja wymyśliłem tak, żeby było tej wody w miarę mało, więc zaprojektowałem to w ten sposób. To są takie, jak widzicie, trzy piony. Tutaj trochę się musiałem pomęczyć z tym glowstone'em. Musiałem do netaru iść. I no dużo musiałem go zbierać, budowałem tam z kobla takie pomosty, ale udało mi się zapewnić tym roślinkom optymalne oświetlenie. Czy mam nadzieję, że optymalne? Jeżeli nie jest optymalne i coś jest lepszego, to mi o tym powiedzcie, bo zmienię to na jakieś tam bardziej optymalne. Nie ma to dla mnie żadnego problemu. Natomiast nie mam ochoty dogrywać tego moda, który dodaje, Biomes on Plenty, który dodaje te drzewa takie wysokie, bo one bardzo ścinają. Pomimo tego, że mój komputer ma i7 i 16 RAM. To niestety docina. Natomiast, no tak, nie mam karty graficznej. Ale lubię nie mieć karty graficznej, bo dumny się czuję z tym, że nie jestem graczem jakichś tam gier typu CSGO, Wiedźmin czy GTA 5. Tak, jestem dziwny. Niemniej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego, co mi się udało zmienić i tego, co mi się udało dograć, jak chodzi o mody. Mam nadzieję, że się wam podobało i widzicie, nie mogę sobie zrobić ukośnik home, żeby teleportować się do domu, ponieważ ta komenda została wyłączona, znaczy wyłączona. Nie jest aktywna, ponieważ wgrałem sobie po prostu mody do klocków. Dobrze, idziemy na górę. Tutaj coś miało być budowane, ale nie do końca jest to zbudowane. Tutaj jest stara kopalnia. Tak, to już wszystko widzieliście. Dobrze, życzę wam zatem... Aha, nie wiem, czy wam to pokazywałem. To jest przepalarka, a tam jest taki tunel niby łączący tą część z tym moim nowym domkiem, który sobie zbudowałem. Dobrze. Życzę wam zatem spokojnej nocy bądź spokojnego dnia, w zależności co tam macie. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Jeszcze wam pokażę to WTC. Do kolejnego odcinka.